cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Pet Simulator X i muszę wam o tym powiedzieć, bo nie każdy o tym wie, w sensie zostało to zapomniane przez to, że każdy teraz wścieka się na kopalnię diamentów, która jest mega słaba i ja w sobie też, no bo tak naprawdę straciliśmy Huge'a tylko po to, żeby tak naprawdę no, zdobywać tysiące gemów, co jest totalnie, wiecie, no nie jest worth, totalnie nie jest. Odbieramy sobie skrzynkę, zostawcie łapkę w górę i już wam mówię o co chodzi. Chodzi o nowego Huge'a, tak jak już mówiłem, albo nie mówiłem, nieważne, o Huge Easter Yeti i ten Easter Yeti jest oczywiście na mapce Easter na górze, no i w tym momencie mamy dwa Huge'e. Jak był tylko Huge Painted Cat, no to mamy też Huge Easter Yeti i w tym momencie jakby szanse zostały pogorszone, że tak powiem, czyli jest o wiele, no są o wiele mniejsze, ale mamy dwa Huge'e i słuchajcie, jeżeli mamy podstawową szansę, totalnie bez laka, bez żadnej potki na laka, bez serwerowych, bez niczego, dosłownie jesteśmy cali goli, że tak powiem, no to wtedy mamy szansę 15,6 miliona, czyli 15,6 miliona, no naprawdę, naprawdę ciężka sprawa. A jeżeli mamy wszystko założone i dodatkowo udane, oczywiście wiecie, laki, jak macie pasa, jak macie wszystkie potki odpalone, w sensie potkę na super laki, jeszcze serwer aktualnie nie mam odpalonej i dodatkowo macie wszystkie inne, wiecie, rzeczy do szczęścia. No i też słuchajcie, jeżeli chodzi o najważniejsze, a i właśnie jeszcze ultralaki musicie, to na pewno też ultralaki musicie mieć odpalone, no to wtedy słuchajcie, z tym wszystkim, jeżeli na serwerze pojawi się insane lag razy 25, to macie 161,3 tysiące szans na któregoś z tych huge'y. Bardzo mała szansa, trzeba przyznać, to naprawdę jest mega, mega ciężkie. Było ciężkie, później było jakby łatwiejsze i teraz znowu jest cięższe, ale trzeba pamiętać o tym, że mamy szansę na dwa huge'e. Tak jak podczas walentynkowego eventu mamy szansę, że dropnie albo Huge Easter Yeti, albo Huge Painted Cat, więc naprawdę jakby tutaj to, że one są dwa w jednym jajku, naprawdę wynagradza. Jakby robi, w sumie robi to, że to jest to samo, co przed update'em, tak szczerze. I to jest moje zdanie, co nie? Naprawdę mniej więcej to tak wychodzi, no bo mamy szansę na dwa huge'e. Ale widzowie, to nie wszystko w tym odcinku, bo mam pewien mega pomysł. I tak sobie pomyślałem, bo w sumie na nagraniu tego nie zrobiłem. Generalnie mamy opcję na wbicie na hardkorze właśnie do tej kopalni diamentów. Zobaczymy jak nam to odda, czy w ogóle jakkolwiek odda. Tutaj na pewno oddało 46 milionów diamentów. To na pewno wciąż więcej z Dakera niż z jakiejś takiej głupiej kopalni, że tak powiem. Naprawdę, aktualnie ta kopalnia totalnie nie oddaje. Z tego co widziałem na Discordzie jakieś, nie wiem, 10 minut przed moim tutaj nagraniem, podobno zwiększyli szanse na diamenty. W sensie jest ich więcej, więc sprawdzimy to tym bardziej. Także widzowie, wbijamy. Jesteśmy tym razem na hardkorze, więc pewnie będę musiał jeszcze raz to odblokować. Nie wiem za ile, za 100 tysięcy tutaj, okej, okay, za 10 minut, to samo. A tutaj, a tu już od razu mogę wbić, dobra. No to w sumie, okej, okay, to jest całkiem miłe. Odpalmy sobie wszystkie pety jakie mam, tylko teraz tak, nie odpalajmy party Axolotli i Safari Katów, bo to jest bez sensu, ale party dog, wydaje mi się, że, party dragon, sorry, jaki dog. To wydaje mi się, że całkiem okej, okay. Teraz tak, dodajmy może tutaj te moje peciszki o stąd i dodatkowo tutaj, proszę bardzo. Coś na diamonds bym szukał, dobra, nieważne, przetestujmy po prostu czy jest więcej czy nie ma, uwaga. No aktualnie zobaczymy jak te bugi nam polecą. Na hardkorze nie wiem czy jest duża różnica, znaczy na pewno, no jakby jeszcze lagów nie było to by było mega, nie? To mógłbym coś sprawdzić. Dobra, mamy te bugi. No czy ja wiem czy to jest jakoś tak giga zwiększone? Mam wrażenie, że to jest, no może troszkę więcej, ale ogólnie dalej mam wrażenie, że to jest takie, no mega średnie. No tak mi się przynajmniej wydaje na ten moment. Te bugi oczywiście troszkę ratują, bo tych tysięcy jest w dziesiątkach wtedy tysięcy, ale ogólnie nadal słabo. Nadal moim zdaniem słabo. Ile ma ta skrzynia? 253, tak samo. No dobra, czyli na hardkorze, no oczywiście będzie nam ciężej rozwalić, bo nie mam hardcore petów, mam ich dość mało. W sensie, jak na to, co można mieć, to mam mało. Więc powiem wam, że tutaj będzie dość ciężko. W ogóle dziękuję też widzowi jeszcze raz, który wysłał mi Huge Headrocka. Ocalał jednak widzowie. Jednego wrzuciłem do wulkanu. Został poświęcony jako ofiara, ale jednak wrócił. I teraz tak, mógłbym niby potkę też odpalić na te diamenty, ale raczej nie chcę jej teraz zużywać. Albo wiecie co? Dobra, odpalimy. No się jedną odpalimy, żeby zobaczyć czy ta potka coś tutaj daje na tej skrzyni. No i w sumie chyba coś tam daje. Na hardkorze wygląda to dość ciekawie. W ogóle ja tutaj nie mam Easter odpalonego, bo nie byłem chyba z Huge'em tym jakby ze świąt, nie chodziłem po hardkorze. Chyba, prawdopodobnie, więc no troszkę odwaliłem, bo miałbym TP-ka darmowego. Jak wtedy Ola wydropiła Huge Bunny. Także wiecie, no tutaj to akurat troszkę odwaliłem, to moja wina. Ale prócz tej skrzynki widzowej, którą rozwalimy, to chciałbym zrobić w tym update'cie coś jeszcze. A dobrze wiecie co, dokładnie tutaj na górze.
dobrze, widzicie to? Oj, tutaj chciałbym troszkę zapolować. Ogólnie mamy bardzo fajne peciszki, zwłaszcza ten ametystowy dragon. Może się coś uda, myślę, że jedno można by wziąć, spróbować, tak dodatkowo. Dobra, i słuchajcie, te gemy, no nazbieramy gemy, to sobie kupimy, co nie? Jesteśmy w końcu w kopalni diamentów, to na pewno uzbieramy gemy, żeby sobie kupić jajco ekskluzywne. Oczywiście żartuję, no nie ma szans, żebyśmy z tego tutaj coś uzbierali. No oczywiście jesteśmy na hardkorze, co powinno nam jeszcze bardziej zwiększyć te diamenty, ale nie widzę, żeby to było jakieś niesamowite. Znaczy leci to w dziesiątkach tysięcy i uwaga, lootbagi jak nam tutaj oddadzą, uwaga. Okej, okay. Sporo ich, całkiem sporo. Dobra widzowie, mamy... Ej, dobra, to już całkiem ciekawie, bo ta skrzynka 3 minuty się respi, no i to jest ten problem, że na podce, no widzicie, na podce zdobyłem prawie 2 miliony, no nie... Nie jest źle, ale też nie jest niesamowicie. No wydaje mi się, że to nadal jest słabe, nie? Bo musiałem kupić też potkę za Robuxy, gdzie jest tych potek tylko 5. I wielki fan, dajcie najlepszego pytania. A dziękuję bardzo, dobra, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich z Giftboxa. No i słuchajcie, nadal nie jest to warte. W sensie nie jest to warte wydawania 400 Robuxów, żeby sobie 5 potek kupić. No i tak naprawdę co? No, odpalicie na 20 minut, a skrzynka się respi 3 minuty. No mega słabo, nadal słabo moim zdaniem. Zobaczymy, czy na normalu ktoś sprzedaje te jajca. Prawdopodobnie nie, ale no brakuje mi tego jednego hilcza, żeby się wbić. Także zobaczymy, czy ktoś ma jaja. Dobra widzowie, ktoś sprzedaje na normal plazie. W sensie mogłem się tego spodziewać, no bo ktoś chce się tutaj dorobić szybciutko, no to najlepiej wydać robuxy i tak naprawdę macie jajco i siebano. Ewentualnie ja mógłbym też niby sobie jedno jajko kupić, ale robuxów jakoś nie chcę wydać, więc weźmy za 11.3 i zobaczmy, jak to jajko odda. Kupimy sobie i otworzymy. Po prostu nawet taki peciszek emeraldowy, taki wiecie, ten za 50% i tak będzie fajny, więc po prostu zobaczmy, co nam wyleci na koniec odcinka, więc widzowie, koniecznie zostawcie łapę w górę i suba, bo w tym momencie, jeżeli to zrobicie, to na pewno zwiększycie szanse, wiadomo. Dobra, odpalamy i zobaczmy to jajco. No ciekawe, takie z kryształkami. Tu od razu ktoś ogląda. Będzie kupa, spokojnie. No tak jak mówiłem, redstone cut, więc ja tutaj widzowie nie spodziewałem się niczego innego, ale mamy jednego peta z nowej aktualizacji. Zawsze chcę mieć takiego jednego peciszka. Diamond Stu. No i ten redstone cut wygląda, w sumie to wam pokażę, no, takie coś. No. No ładny, no ładny, ale no ale to 50% jest widzowie, to ja nawet go nosił nie będę. Ewentualnie, o, proszę, ojciec z synem. Ojciec z synem dosłownie tutaj, idziemy. No idziemy na spacerek z synkiem. Także tak to wygląda, no, no nie opłaca się, nie opłaca się jajców jak zawsze zresztą. Także, no dziękuję wam za obejrzenie, do usłyszonka i cześć.